Cześć, ja jestem Marcin Ziombek i witam Cię w trzecim odcinku kursu tworzenia gier, w którym zaimplementujemy docelowy ruch gracza, a także stworzymy kilka pierwszych modeli do naszej gry. Zapraszam. Znajdujemy się właśnie na stronie internetowej programu Blender, który jest darmowym narzędziem do tworzenia grafiki trójwymiarowej. To właśnie przy jego pomocy stworzymy pierwsze modele do naszej gry. Do tej pory używaliśmy prostopadłościanów, aby zasymulować proste plansze w grze. Niestety, związane z tym było kilka problemów, m.in. utrudnione dopasowanie modeli do siebie. Dlatego też w programie Blender stworzymy kilka bardzo prostych modeli trójwymiarowych, które będą dopasowywały się do siebie praktycznie idealnie, a tym samym znacząco ułatwią proces projektowania plansz. To co musimy zrobić, to nacisnąć na przycisk pobrania programu, a następnie wybrać odpowiednią wersję. Teraz należy poczekać, aż instalator programu zostanie pobrany, a następnie wystarczy zainstalować Blendera. Tak wygląda interfejs programu Blender. Jest on dość skomplikowany, a także posiada naprawdę sporo opcji, dlatego omówienie całości interfejsu znacząco wykraczałoby poza łamy tego poradnika, dlatego też pokażę Ci, jak używać najbardziej podstawowych możliwości tego programu. To co musimy zrobić, to usunąć wszystkie obiekty znajdujące się na naszej scenie, a są to sześcian, kamera oraz oświetlenie. Przyciskiem A zaznaczamy wszystkie obiekty, a następnie klawiszem X usuwamy je. Aby potwierdzić akcję, wystarczy nacisnąć klawisz Enter. Teraz przy pomocy spacji wywołujemy menu kontekstowe. Wpiszmy Cube, aby dodać sześcian na sam środek naszej sceny. To co wystarczy zrobić, to odpowiednio zedytować nasz obiekt. W tym celu w zakładce Transform posiadamy kilka bardzo prostych możliwości edycji obiektu. Możemy przesuwać obiekt, zmieniać jego rotację oraz skalę. Nas interesuje zmiana skali, dlatego jak naciśniemy na ten przycisk, pojawią się na dole odpowiednie wartości. Nas interesuje niezmieniona wartość X oraz Y, natomiast warstwę Z odpowiadającą za grubość ustawmy na 25 setnych. W ten sposób powstaje nam taki oto klocek, który jest stosunkowo cienki. Pozostaje nam zapisać efekt naszej pracy przy pomocy kombinacji Ctrl+S. Plik należy zapisać w katalogu projektu Unity. Ja na razie zapiszę go po prostu w dokumentach, a następnie ręcznie przeniosę. Nazwę go Platform 1. Naciśnijmy na przycisk Save Blender File i w ten sposób stworzyliśmy pierwszy model do gry. Teraz przy pomocy już tego gotowego modelu stwórzmy kolejny. W tym celu spróbujmy go wydłużyć, czyli wartość Y będzie podwojona, a następnie spróbujemy go pochylić. W tym celu przejdźmy do zakładki Edit Mode. Teraz możemy edytować poszczególne elementy tego prostopadłościanu. Nas interesuje edycja ścian. Na dolnym pasku znajduje się menu służące do wyboru trybu edycji obiektu. Można edytować wierzchołki, krawędzie oraz ściany. Nas interesują ściany, dlatego naciskamy na ściany. Aktualnie zaznaczone są wszystkie ściany naszego modelu. Prawym przyciskiem zaznaczmy więc tylko jedną z nich, a następnie przytrzymując klawisz Ctrl, żeby nasza ściana poruszała się odpowiednio o jedną jednostkę, przechylmy ją do góry. Jest jeszcze za słabo pochylona, dlatego przeniosimy ją o jeszcze jedną jednostkę i w ten sposób powstaje model do naszej gry. Bardzo dobrze. Zapiszmy go więc, naciskając na File, Save As, nazwijmy go Platform 2. Save. Ostatnim modelem, który będziemy potrzebować, jest ściana. Przejdźmy więc z powrotem do edycji obiektów. Usuńmy aktualnie posiadany sześcian. Utwórzmy teraz nowy sześcian. Następnie ponownie przy pomocy zmiany skali zmieńmy jego rozmiar. To co nas interesuje, to stworzenie takiego progu, który będzie uniemożliwiał przesunięcie przez planszę. Więc zmieńmy składową Y na powiedzmy 0.25.
Dobrze. Składową x na powiedzmy 0.5. Dobrze, tyle wystarczy. Zapiszmy więc nasz obiekt po prostu pod nazwą Platform 3. I to już wszystkie modele, które chcieliśmy utworzyć w programie Blender. Przejdźmy teraz do środowiska Unity. Teraz przenieśmy nasze obiekty trójwymiarowe do środowiska Unity. W tym celu w zakładce Project stwórzmy nowy folder do przechowywania modeli, nazwijmy go więc Models. Wejdźmy do niego, a następnie metodą przeciągnij i upuść przenieśmy nasze modele. Jak widzisz, mamy teraz zaimportowane 3 modele. Musimy zmienić jeszcze sposób ich importu. Zaznaczmy je wszystkie, a teraz przy pomocy inspektora wyłączmy niepotrzebne funkcje. Na pewno nie potrzebujemy możliwości zmiany wewnętrznej struktury obiektu. Nie potrzebujemy również optymalizować naszych siatek, bo są bardzo, bardzo proste. Nie potrzebujemy importować blend shapes. Natomiast interesuje nas automatyczne wygenerowanie siatki służącej do obliczeń kolizji w fizyce. Teraz w zakładce Rig wyłączmy importowanie animacji. Zatwierdźmy nasz wybór. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze musimy zrobić, jest wyłączenie automatycznego importowania materiału. W tym momencie nie potrzebujemy już tego folderu Materials, w którym znajdują się materiały dla naszych modeli. Usuńmy je więc. Stwórzmy nowy folder, w którym będziemy przechowywali materiały. Stwórzmy teraz pierwszy obiekt na naszej scenie. W tym celu metodą przyciągnij i upuść przenosimy model na scenę. Dla wykody ustawmy go na samym środku planszy oraz zbliżmy się do niego. Teraz w zakładce Materials stwórzmy nowy materiał i nazwijmy go Platform. Przejdźmy teraz do edycji naszego materiału. Interesuje nas tylko kolor podstawowy i nadajemy odpowiednie wartości. Niech będzie to na razie taki kolor. Pozostaje nam nadać materiał obiektowi metodą przeciągnij i upuść. Zróbmy teraz dokładnie to samo dla pozostałych modeli. Przenieśmy je na sam środek i teraz będziemy próbować je dopasowywać. Obróćmy teraz naszą planszę. I jak widzisz, jest teraz bardzo dobrze dopasowana. Tą planszę możemy teraz powiększyć dwukrotnie, właśnie w taki sposób. Przesuńmy je teraz o jedną jednostkę, żeby plansza podstawowa znalazła się na samym środku. Teraz wystarczy skopiować tą planszę przy pomocy kombinacji Ctrl-D oraz ponownie przesunąć. Jak widzisz, dzięki gotowym modelom wszystko łączy się idealnie i nie ma najmniejszych problemów z tworzeniem plansz. Możemy oczywiście tą planszę zedytować tak, aby była znacznie cieńsza i wyglądała na przykład w ten sposób. Wtedy skorzystamy z tego modelu, który obrócimy, a następnie będziemy musieli odpowiednio dopasować. On musi się znaleźć troszeczkę wyżej, o 0.25 jednostki i w ten sposób, jak będziemy poruszać naszą kulą, ona nie wypadnie. Aby nie musieć za każdym razem nadawać materiałów naszym modelom, stworzymy tak zwane prefaby, które są obiektami z nadanymi wcześniej właściwościami. Tymi właściwościami mogą być materiały czy na przykład skrypty. Stwórzmy więc nowy folder o nazwie prefabs. Z zakładki hierarchii przenosimy metodą przyciągnij i upuść do naszego folderu. Warto teraz zmienić domyślne położenie naszych obiektów. Tutaj zmieniliśmy na 000, tutaj również. I zaś dla ostatniej planszy również wyzerujemy te właściwości, pozostawiając jednak to lekkie przesunięcie o 0.25 do góry. Dzięki temu będziemy mogli od razu dobrze ustawiać nasz sześcian. Teraz jak widzisz w zakładce hierarchii, wszystkie obiekty są zaznaczone na niebiesko. Oznacza to, że zostały utworzone przy pomocy prefabów. Aby sprawdzić, czy edycja prefabu powoduje automatyczną zmianę wszystkich obiektów na scenie, które zostały z niego utworzone, stwórzmy materiał, nadajmy mu szybko charakterystyczny kolor,
Teraz przy pomocy metody przeciągnij i upuść nadajmy tą barwę prefabowi. Jak widzisz, zmieniłem prefab, a nie obiekt na scenie. Takie zachowanie pozwala na bardzo szybką podmianę wielu obiektów, a więc również edycję wyglądu naszej gry. Cofnijmy wszystkie zmiany, usuńmy niepotrzebny materiał. No dobrze, mamy już utworzone podstawowe obiekty w naszej grze. Stwórzmy teraz przy ich pomocy prostą planszę. To niech z powrotem będzie dość grube. Platformę ukośną możemy skopiować, następnie obrócić i obniżyć. Dzięki temu uzyskamy takie oto rozgałęzienie. Znów skopiujmy tą platformę. Dodajmy teraz ograniczenia, żeby nie udało się spaść z naszych platform. Teraz ponownie skopiujmy platformę ukośną i stwórzmy jeszcze jedno podwyższenie. Ją możemy dwukrotnie zwiększyć, przesuńmy i ostatnią platformę. Jak widzisz, dzięki gotowym modelom tworzenie projektu jest znacznie przyjemniejsze. Teraz, skoro mamy już gotowy projekt, zapiszmy wszystko, co posiadamy na aktualnej scenie. W tym celu z zakładki File wybierzmy Save Scene i zapiszmy po prostu jako level pierwszy. W zakładce Project został utworzony nowy obiekt, który jest sceną. Dla czystości naszego projektu stwórzmy więc nowy folder sceny i przenieśmy naszą scenę właśnie do tego folderu. Posiadamy tutaj również trzy już niepotrzebne materiały, możemy je usunąć, a także dwa skrypty. Również dla nich utworzymy odpowiedni folder. Być może wydaje Ci się, że taki podział na foldery jest aktualnie mało wygodny, gdyż trzeba się po nich poruszać, lecz przy większych produkcjach, gdzie obiektów może być nawet kilka tysięcy, właśnie taki podział gwarantuje wygodę i organizację projektu. Dobrze, sprawdźmy teraz, jak wygląda nasza gra. Jak widzisz, na planszy znajdują się wszystkie nasze platformy. Teraz, tak jak w poprzednich częściach poradnika, utwórzmy sferę, która będzie znajdowała się na samym środku planszy. Podwyższmy ją, aby nie utknęła w platformie. Nadajmy jej szybko komponent fizyki. I to, co nam pozostaje, to utworzyć dla niej nowy materiał. Kula będzie jednym z obiektów w naszej grze, który będzie posiadał przypisaną teksturę. Stwórzmy więc w folderze Materials nowy folder tekstury, a w nim utworzymy nowy plik graficzny. Tekstura kuli będzie bardzo prosta, dlatego wystarczy, że stworzymy ją w programie Paint. Jej rozdzielczość będzie naprawdę niewielka, gdyż tylko 2x2 piksele. Powiększmy więc odpowiednio nasz obraz, żeby było go dobrze widać. Pierwszy użyty przez nas kolor będzie pomarańczowy. Teraz stwórzmy dwa małe piksele po przekątnej. Natomiast drugi kolor będzie jasno pomarańczowy. I wypełnijmy dwa pozostałe kolory. Efekt naszej pracy możemy zapisać na pulpicie, a następnie, tak jak poprzednio metodą przeciągnij i upuść, przeniesiemy go do folderu tekstur w projekcie Unity. Jak widzisz, tekstura obiektu została zaimportowana. Teraz przypiszmy ją naszemu materiałowi. W tym celu wybierzmy, która tekstura powinna zostać przypisana. Naciśnijmy na to oto kółko, a następnie wybierzmy naszą teksturę. Ostatnią rzeczą jest przeniesienie materiału na naszą kulę. Jak widzisz, pomimo tego, że rozdzielczość naszej tekstury była niewielka i było wyraźnie widać poszczególne piksele, cała kula jest rozmyta. Jest to związane z metodą importu oraz filtrowania samej tekstury. Nas interesuje zmiana filtrowania na typ point. Dzięki temu będzie znacznie ostrzejsza tekstura. Wyłączmy również kompresję i zatwierdźmy naszą edycję. Pozostaje nam jeszcze wybrać się do tego materiału oraz tak go zedytować, aby nasza kula odpowiednio wyglądała. W tym celu zwiększmy ilość powtórzeń naszej tekstury na dwukrotną w osi X. Kuli przypiszmy, tak jak wcześniej, odpowiednie skrypty. Jest to Sphere Controller. Natomiast kamerze musimy przypisać
skrypt Camera Controller, a następnie temu skryptowi przypisać naszą kulę. Pozostaje nam uruchomić symulację i zobaczyć, czy całość działa w sposób oczekiwany. Jak widzisz, ponownie występuje problem z trzęsącym się tłem, dlatego jeszcze raz naprawimy całą sytuację, zmieniając metodę interpolacji, a także detekcji kolizji. Jest to ostatni raz, kiedy to zrobimy, gdyż w tym momencie z naszej sfery utworzymy prefab. Zmienimy mu więc nazwę na Sphere, a następnie przeciągnijmy do folderu prefabs. Zobaczmy podgląd naszego prefabu. Jak widzisz, znajduje się tutaj już przypisany odpowiedni materiał, komponent fizyki, a także skrypt odpowiedzialny za ruch. Wszystko, co potrzebujemy. Ponownie uruchommy symulację. To, co wyjątkowo denerwuje, to fakt, że nasza kula bardzo ślizga się po platformach. Aby zaradzić temu problemowi, musimy powiedzieć silnikowi Unity, żeby inaczej traktował powierzchnię naszej kuli. Jak wiesz, istnieją materiały, które są gładkie, są również takie chropowate. Środowisko Unity pozwala na określenie stopnia chropowatości materiału. Aby zrobić to, musimy utworzyć nowy materiał, z tym, że nie będzie to materiał standardowy, lecz Physic Material. Nazwijmy go również Sphere. Parametr Friction odpowiada za stopień tarcia naszego obiektu. Natomiast parametr Bounciness mówi o stopniu odbijania się naszej kuli. Możemy ten stopień odbijania się troszeczkę zwiększyć oraz stopień tarcia. Pozostaje nam przypisać nowy materiał naszemu obiektowi. Z tym, że pamiętajmy, żeby edycję wykonać dla prefabu, dlatego zaznaczmy prefab. Jego podgląd znajduje się teraz w zakładce Inspektor i teraz z Materials przenieśmy nowy materiał fizyczny właśnie dla Sphere Collider w tym miejscu. Otwórzmy teraz symulację. Jest trochę lepiej, ale dalej nie jest to oczekiwany efekt, dlatego powróćmy do edycji naszego materiału fizycznego i zmienimy wartość pola Friction Combine na maksimum. Również to samo możemy zrobić dla wartości sprężystości. Teraz sprawdźmy, jak działa nasza symulacja. Odpowiedź naszej kuli jest znacznie większa. Ostatnią rzeczą, którą zajmiemy się w tym odcinku, jest zmiana sposobu poruszania się kuli. Jak widzisz, nasze platformy tworzą dość charakterystyczną strukturę. Posiadamy dwa stopnie głębi, które umożliwiają łączenie różnych poziomów. Zmieńmy teraz skrypt kuli tak, aby mogła się ona znajdować tylko na jednym z tych dwóch poziomów. Jak widzisz, mamy tutaj kod, który stworzyliśmy w poprzedniej części kursu. Omawiana zmiana sposobu poruszania się kuli wymaga zmiany oczywiście tego kodu. Stwórzmy więc najpierw zmienną typu całkowitego, która będzie określała, na której z dwóch warstw znajduje się nasza kula. Załóżmy, że domyślnie kula znajduje się na warstwie zerowej. Drugą warstwą będzie warstwa pierwsza. Teraz, jak zapewne domyślasz się, przy pomocy dwóch klawiszy góra oraz dół będziemy zmieniać aktualną warstwę dla kuli. Gdy naciśniemy przycisk do góry, wtedy automatycznie warstwa będzie zmieniała się na tą dalszą. Załóżmy, że dalsza warstwa ma wartość 0. Natomiast gdy naciśniemy przycisk na dół, przechodzimy na warstwę bliższą kamerze, a więc warstwę pierwszą. Numer aktualnej warstwy zadeklarowałem poza funkcją update, a więc jest ona dostępna we wszystkich pozostałych funkcjach wewnątrz klasy SphereController. Natomiast nie nadałem jej atrybutu public, a więc nie będzie widoczna w środowisku Unity. Na sam koniec stwórzmy skrypt do debugowania i wypiszmy aktualną wartość zmiennej layer. Otwórzmy zakładkę konsol, włączmy symulację. Jak widzisz, aktualnie kula znajduje się na warstwie zerowej, gdy nacisnę przycisk w dół, znajduje się na pierwszej, przycisk do góry ponownie zmienia na warstwę zerową. Teraz z poziomu kodu będziemy zmieniać położenie naszej kuli w zależności od wartości zmiennej layer.
Pobierzmy teraz aktualne położenie naszej kuli. Wektor 3, position. Teraz pobierzmy położenie z obiektu fizycznego. Pozostaje nam teraz zmienić wartość głębi naszej pozycji, czyli wartość z. Niech będzie ona równa layer razy 2. Co to oznacza? Gdy zmienna layer będzie równa 0, wtedy pozycja z naszej kuli również będzie równa 0. Natomiast gdy zmienna layer będzie równa 1, czyli będzie bliżej kamery, wtedy pozycja z również będzie równa 2. Na sam koniec przypiszmy ciału fizycznemu nową pozycję. Przejdźmy teraz do symulacji. Naciskam przycisk do góry, nic się nie dzieje. Naciskam przycisk w dół. Kula faktycznie przeskakuje, ale w złą stronę. Oznacza to, że warstwa pierwsza powinna znaleźć się dalej, natomiast warstwa druga bliżej. Zobaczmy teraz, jak wygląda całość. Naciskam przycisk w dół, kula pozostaje na swojej pozycji. Naciskam przycisk do góry, kula porusza się do przodu. A więc to działa już w sposób prawidłowy. Natomiast kulę musimy teraz przybliżyć do kamery. Odejmijmy więc wartość 2 od pozycji głębi. Pozycja kuli jest już prawidłowa. Przy pomocy strzałek góra-dół możemy zmieniać pozycję kuli. A także przy pomocy strzałek lewo-prawo możemy ją przesuwać. Niestety aktualny efekt zmiany warstwy jest naprawdę brzydki i tym zajmiemy się w dalszej części tego odcinka. Na razie jednak przenieśmy kod związany ze zmianą pozycji do nowej funkcji. Utwórzmy funkcję, która nic nie zwraca, o nazwie change layer i skopiujmy ten oto kod. Jak widzisz, z tego miejsca nie posiadamy już dostępu do obiektu fizycznego. Dlatego musimy go zadeklarować wewnątrz klasy SphereController, ale poza funkcją. Do tego musimy przywrócić funkcję start, która wywoła się na samym początku naszej planszy. Przekopiujmy zmienną obiektu fizycznego tak, aby była ona widoczna we wszystkich funkcjach, a następnie w funkcji start przypiszmy jej odpowiednią wartość, czyli pobraną z naszej kuli. Teraz mamy już pełen dostęp do obiektu fizycznego wewnątrz funkcji changeLayer. To co musimy zrobić, to wywołać tą funkcję wewnątrz funkcji update, czyli ten kod będzie wykonywany w zamian za tą linijkę. Pójdźmy o krok do przodu i zróbmy dokładnie to samo dla pozostałych linijek wewnątrz funkcji update. Za zmianę aktualnej warstwy odpowiadają te dwie instrukcje warunkowe, dlatego je również możemy wyciąć i wkleić do funkcji changeLayer. Tym razem one już nie zmieniają kierunku obrotu, dlatego zmiana wektora direction może zostać usunięta. Ten kod odpowiadający za zmianę pozycji naszej kuli również możemy przenieść, dlatego też stwórzmy nową funkcję changePosition, która będzie odpowiadała za zmianę pozycji oraz nadanie momentu obrotowego i wywołajmy tą funkcję. Jeżeli wiemy już, że zmiana warstwy działa w sposób prawidłowy, możemy usunąć skrypt do debugowania. Prawieńczy skrypt zachowuje się wciąż tak samo. Jak widzisz, wciąż możemy poruszać się naszą kulą, jednak nie rozwiązało to problemu skokowego przechodzenia pomiędzy warstwami. Problem tkwi w tej linijce, w której od razu bardzo szybko zmieniamy pozycję naszej kuli. Zastanówmy się, jak inteligentnie zmieniać pozycję naszej kuli, tak aby w sposób płynny przechodziła pomiędzy odpowiednimi warstwami. Ja proponuję przypisać naszej kuli odpowiednią prędkość w osi głębi, czyli w osi Z, która automatycznie będzie kierowała kulę ku odpowiedniej warstwie. Jaką wartość powinna mieć ta prędkość? Cóż, powinna być ona różnicą pomiędzy pozycją dla nowej warstwy a pozycją aktualną. Stwórzmy więc zmienną przecinkową float o nazwie delta, która zawiera informację o różnicy pomiędzy pozycją aktualną a pozycją docelową. Czyli rigid body position z to jest pozycja kuli w osi z i od niej odejmijmy nową pozycję. Czyli ta pozycja była równa warstwie,
pomnożonej przez 2 i od niej odejmowaliśmy 2 jednostki. Teraz pobierzmy aktualną prędkość naszej kuli. Jest ona przechowywana w wektorze o 3 wartościach i pobierzmy ją z obiektu fizycznego. Następnie zmieńmy wartość prędkości w osi Z, czyli w osi głębi, na właśnie wartość różnicy położenia przemnożoną przez pewną stałą, na przykład przez 3. Ostatnią rzeczą jest przypisanie nowej prędkości obiektowi fizycznemu i sprawdzenie, jak całość działa. Jak widzisz, kula od razu jest wypychana. Oznacza to, że nasza siła działa w złym kierunku, dlatego albo możemy tutaj dodać minus, aby prędkość była dokładnie przeciwna, a więc zmierzała w odpowiednią stronę, ewentualnie możemy odjąć od pozycji idealnej pozycję początkową i to również będzie działało w sposób prawidłowy. Mamy już gotowy kod, zobaczmy, czy odpowiednio działa. Jak widzisz, możemy teraz poruszać się po odpowiednich warstwach, ruch kuli jest usystematyzowany i nadaliśmy mu pewne charakterystyczne właściwości. Omówmy więc krótko kod, który zedytowaliśmy podczas tego odcinka. Otóż wszystkie linijki z funkcji update przenieśliśmy do 2 nowych funkcji, które teraz wykonywane są w każdej klatce. Zmienną fizyczną kuli Rigid Body przenieśliśmy bezpośrednio do naszej klasy i będzie ona widoczna w każdej z funkcji, ale nie posiada ona parametru public, a więc nie będzie widoczna w edytorze Unity. Warstwę, w której aktualnie znajduje się kula, przechowywujemy w zmiennej całkowitej layer. Warstwa zerowa znajduje się bliżej kamery, natomiast warstwa pierwsza dalej. Powstały również 2 funkcje, Change Layer oraz Change Position. Funkcja Change Position nie uległa większym zmianom, natomiast funkcja Change Layer otrzymała gotowe już instrukcje warunkowe odpowiadające za przechwytywanie naciśnięć klawiszy góra-dół. Gdy naciśniemy klawisz góra, wtedy zmieniamy warstwę naszej kuli na warstwę pierwszą, gdy naciśniemy klawisz na dół na warstwę zerową, czyli tą bliższą kamerze. Pojawił się problem, jak inteligentnie zmieniać warstwy naszej kuli. Ja zaproponowałem rozwiązanie zmiany prędkości kuli tak, aby cały czas ona dążyła do odpowiedniej warstwy. W tym celu pobieraliśmy aktualną prędkość, następnie ją odpowiednio zmienialiśmy i ponownie przypisywaliśmy nasz wektor prędkości obiektu fizycznemu. A jak zmienialiśmy wartość prędkości? Otóż interesowała nas tylko oś Z, czyli oś głębi, oś pomiędzy warstwami i przypisywaliśmy jej różnicę pomiędzy idealną pozycją kuli a pozycją aktualną. Żeby ta zmiana następowała trochę szybciej, przemnażaliśmy tą różnicę przez stałą 3. I to już jest wszystko, co chciałbym zaprezentować w tym poradniku. Jak widzisz, otrzymaliśmy bardzo charakterystyczny ruch kuli, który będziemy dalej edytować i wykorzystywać w kolejnych częściach poradnika. Jako zadanie domowe proponuję Ci dokładne zapoznanie się ze skryptem poruszania kulą, próbę jego zmiany, na przykład zmiana prędkości przełączania się pomiędzy warstwami. Proszę Cię o polubienie tego poradnika na portalu YouTube, jeżeli uważasz go za przydatny. Również oczekuję na Twoje opinie dotyczące samych treści w poradniku, a także zachęcam Cię do subskrypcji kanału, żebyś mógł być na bieżąco. Następny odcinek już w przyszłym tygodniu. Dodamy kilka sześcianów, które będziemy mogli poruszać za pomocą kuli. Rozwiążemy kilka problemów, które będą wiązały się z tymi sześcianami, a przede wszystkim, mam nadzieję, będziemy dobrze się bawić. Ja tymczasem kończę, trzymaj się i cześć!